Jest to opowieść o pułkowniku Jerzym Turaszwilim, człowieku, który był bohaterem dwóch narodów, Gruzji i Polski. Jerzy Turaszwili urodził się 24 czerwca 1901 roku w Gori. Ukończył szkołę techniczną w Tbilisi, tak wtedy nazywała się stolica Gruzji Tbilisi, i zaczął pracować jako hydrotechnik. Zamierzał studiować, ale gdy Gruzja musiała bronić dopiero co ogłoszonej niepodległości, 17-letni Turaszwili wstąpił do szkoły podchorążych w Tbilisi i wkrótce ruszył na front. Gruzja odrodziła się po I wojnie światowej jako samodzielna republika. Republika, która wreszcie odzyskała niepodległość, ale bardzo słaba, narażona na niebezpieczeństwo zarówno od strony południowej, od strony agresywnej Turcji, jak i przede wszystkim od strony Białej Rosji, która nie uznała tej niepodległości, i Czerwonej Rosji, która ją niby formalnie uznała, ale rzeczywiście cały czas prowadziła akcję wymierzoną w niezawisłą republikę, i partia komunistyczna, której przedstawiciele bolszewicy gruzińscy działali, aczkolwiek głównie w terenie, nie poza stolicą, przygotowywała grunt do uderzenia, i takie uderzenie rzeczywiście nastąpiło. Nadchodziła noc. Nakazano nam zająć pozycję, wysłać do przodu zwiadowców. W razie zauważenia jakiegokolwiek ruchu skierowanego w naszą stronę, szybko go zlikwidować. Było już po północy, kiedy usłyszeliśmy powóz zbliżający się do nas od strony Tabachmely. Kto to był, czego chciał, po co jechał w tę ciemną noc? Rozkazano otworzyć ogień. Po raz pierwszy użyliśmy broni w akcji pod Tabachmelą. W lutym 1921 roku słaba armia gruzińska broniła się bardzo bohatersko. Broniła się nie tylko armia, broniły się też jednostki, które w zasadzie nie miały prawa znaleźć się na polu walki. Takie jak Tbiliska Szkoła Junkrów, Szkoła Podchorążych, gdzie młodzi chłopcy, 14, 16, 17-letni, dostali broń do ręki. Byli ostrzelani, ale nie w takim stopniu, żeby mogli sprostać atakującej, doświadczonej w wielu bojach 11 Armii Czerwonej. Rosyjscy żołnierze nacierali z dołu, z kierunku Azerbejdżanu i Armenii, bo stamtąd weszła rosyjska armia do Gruzji i atakowali Tbilisi z trzech stron. Zadaniem rosyjskiej armii było zdobycie tego strategicznego wzgórza. Tak jak wzgórza Kodżori, które widać po prawej, i Tabachmeli. Gdyby je zdobyli, mieliby otwartą drogę do Tbilisi. Mogliby też stąd bombardować miasto.
Ten okop wtedy był trzyliniowy. Do dzisiaj przetrwała tylko część jednej linii okopów. I dlatego przeciwnikowi nie udało się zdobyć okopów, ale 24 lutego nadeszła gęsta mgła i przeciwnik podszedł niezauważony. Przez to Rosjanie zdobyli pierwszą linię okopów, następnie drugą i trzecią i zaatakowali baterie artyleryjskie rozłożone za trzecią linią okopów. W tym czasie, w odległości mniej więcej pół kilometra od okopów, odpoczywały dwie drużyny Junkrów i w jednej z tych drużyn był właśnie Junkier Turaszwili. Właśnie te dwie drużyny zaczęły kontrnatarcie, żeby odbić okopy, co im się udało. Kilku Junkrów i ich oficerów przypłaciło to życiem. 24 lutego 1921 roku Turaszwili został ranny w obydwie nogi i ewakuowany z pola bitwy. Tbilisi upadł, choć Rosjanie nie zdobyli tych wzgórz. Ale wieczorem 24 lutego ich konne dywizje zaczęły zamykać pierścień wokół miasta i dlatego zwierzchnik sił zbrojnych Kwinitadze zdecydował o odstąpieniu w stronę Mchety, zawężeniu linii frontu i o prowadzeniu wojny stamtąd, gdyż w tamtym czasie już nie miał żadnej rezerwy. Po zajęciu Gruzji przez bolszewików nastąpiła masowa emigracja. Legalny rząd zabiegał o zapewnienie uchodźcom jak najlepszych warunków do życia na obczyźnie. Dużą grupę gruzińskich wojskowych przyjęła Polska. Polska miała podpisany w 20 roku sojusz wojskowy polsko-gruziński. Ten sojusz był dosyć ogólny, niemniej mógł stanowić podstawę do rozpoczęcia współpracy. I taką współpracę rzeczywiście rozpoczęto. Oficerowie gruzińscy uzyskali zgodę na służenie w Armii Polskiej na kontraktach, co powodowało, iż nie musieli występować o zmianę obywatelstwa, tylko mogli zachować obywatelstwo gruzińskie, a służyć w Wojsku Polskim. Natomiast Tbilisska Szkoła Junkrów została skierowana do szkół podchorążych i tam zdobywała wiedzę wojskową. Podchorążowie po skończeniu tych kursów unitarnych zostali skierowani do szkół oficerskich. Byli dobrymi żołnierzami, byli żołnierzami, którzy się bardzo szybko uczyli nie tylko języka, ale również całego przeszkolenia wymaganego w Wojsku Polskim w zakresie regulaminów, w zakresie zwyczajów, w zakresie sposobów zachowań tak na terenie koszar, jak i poza koszarami. Szkołę podchorążych Turaszwili ukończył 7 lipca 1922 roku z wynikiem bardzo dobrym. Jako specjalność wybrał artylerię i skończył oficerską szkołę artylerii w Toruniu. Po promocji trafił do 6. Pułku Artylerii Polowej w Krakowie, gdzie służył do wybuchu wojny jako oficer kontraktowy w stopniu porucznika. Kolonia gruzińska przedwojennej Warszawy lub Krakowie była dosyć nieliczna, ale miała duże poparcie przez rząd, dlatego była dosyć silna.
W tym, że to już tak daleko była Gruzja, to zaczęli zakładać już domy tutaj. Żenili się oczywiście z Polkami, bo nie było tu Gruzinek. Więc siłą rzeczy to musieli tutaj w jakiś sposób się zadomowić. Byli rozrywani towarzysko. Pogodni, weseli, dowcipni, bardzo muzykalni. Gdy Turaszwili się zorientował, że niepodległość Gruzji to sprawa odległa, zaczął się zadamawiać w Krakowie. Tym bardziej, że poznał Marię Musz, jedną z pierwszych kobiet w Polsce, które pilotowały szybowce i samoloty. W roku 1935 wziął z nią ślub. Zamieszkali w kamienicy przy ulicy Zwierzynieckiej. Kiedy w 1932 roku z Paryża przyjechał wybitny gruziński uczony, a zarazem archimandryta Peradze, który chciał przestudiować gruzińskie rękopisy znajdujące się w Muzeum Czartoryskim w Krakowie, właściwie udzielił wywiad w miejscowym takim czasopiśmie, w gazecie, gdzie było zaznaczone, że tu ma najmniejszą parafię, a więc ma tylko dwóch oficerów, Gigę Turaszwilego i Purceladze. Pasją Jerzego Turaszwiliego były konie, co szybko dostrzegli jego przełożeni. W roku 1931 skierowano go na kurs instruktorów jazdy konnej i zaprzęgowej. Fragment końcowej opinii wystawionej przez komendanta kursu majora Lewandowskiego. Wybitnie zamiłowany jeździec. Ma wszelkie dane do wyrobienia się na bardzo dobrego jeźdźca sportowego. Nic dziwnego, że Turaszwili często startował w zawodach hipicznych, zdobywając wiele nagród. Na przykład w 1931 roku na zawodach konnych w Krakowie, zorganizowanych przez najpoczytniejszy polski dziennik Ilustrowany Kurier Codzienny, zajął na koniu pajac pierwsze miejsce indywidualnie oraz drużynowo, razem z kapitanem Mrowcem oraz porucznikami Borowym i Cisowskim. Oficerowie kontraktowi, którzy służyli tu w Wojsku Polskim, uważali ten kraj jako swoją drugą ojczyzną. Ale nadzieje, które pozostawiali, to było, że działać, żeby ta Gruzja była wolnym krajem. I tutaj najważniejszym sojusznikiem oczywiście oni widzieli i myśleli, że to jest właśnie Polska. Zasługa Józefa Piłsudskiego
I jest w tym wobec Kaukazu i wobec Gruzinów, że po raz pierwszy to był europejski polityk, który zainteresował się z Kaukazem z politycznego z punktu widzenia. Wszyscy inni interesowali się z Kaukazem jako obszar geograficzny, ciekawych gór, panoram, ale to nie widzieli w tym dalszych działań. Piłsudski właściwie od początku właściwie zakładał, że to Gruzja i zakaukaskie kraje powinny być takim motorem jego polityki wschodniej, tej koncepcji wschodniej, potem, który odkładał się jako ruch prometejski i tu niewątpliwie również Gruzini w tym bardzo prężnie działali. Kolonia gruzińska w Polsce przyłączyła się do sypania kopca marszałka Piłsudskiego. 20 lipca 1935 roku do Krakowa uroczyście przywieziono urnę z ziemią gruzińską, a polscy Gruzini uczestniczyli w jego budowie. Bardzo ciekawa sytuacja nastąpiła we wrześniu 1939 roku. Ci oficerowie podchorążowie nie mieli obowiązku stanąć do mobilizacji wojennej. Nie tylko nie mieli obowiązku, ale ta mobilizacja ich nie obejmowała jako mających obce obywatelstwo. Niemniej gremialnie zgłosili się do armii i byli do armii przyjmowani i walczyli w kampanii wrześniowej, walczyli potem w podziemiu, walczyli w Armii Krajowej, walczyli w innych jednostkach podziemnych. Aczkolwiek ich losy potoczyły się bardzo różnie. Niektórzy zginęli w kampanii, niektórzy znaleźli się na ziemiach wschodnich i dostali się w ręce sowieckie, zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach albo w okolicznościach, które już dzisiaj ustaliliśmy, tak jak na przykład major Jerzy Mamaładze, który został zamordowany w Katyniu. Niektórzy znaleźli się na Zachodzie, niektórzy pozostali w Polsce. Po wybuchu wojny Turaszwili wyruszył na front z armią Poznań. Dowodził 8. baterią 25. pułku artylerii lekkiej, który walczył w bitwach pod Kutnem, Łęczycą i nad Bzurą. Za udział w walkach został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz awansowany do stopnia majora. Po przegranych walkach udało mu się uniknąć niewoli. Przedarł się do Warszawy, a następnie do Krakowa i został żołnierzem Armii Krajowej. W stopniu podpułkownika był zastępcą dowódcy 106. Dywizji Piechoty AK. Nosił pseudonim Hogbut. Gruzińscy oficerowie mieli status tych wojskowych, którzy byli z definicji antysowieccy. I dlatego w warunkach Polski Lubelskiej, a następnie PRL-u, byli prześladowani, byli tępieni, trafiali do aresztów, mieli duże kłopoty w miejscach pracy. Niektórzy zachowali pseudonimy z konspiracji, bądź występowali pod obcymi nazwiskami i w ten sposób przetrwali okres do 1956 roku. Po wojnie Turaszwili postanowił pozostać w Krakowie, choć było to bardzo niebezpieczne, bo NKWD szczególnie energicznie ścigało byłych obywateli rosyjskiego imperium. Po październiku 1956 roku mógł już żyć względnie normalnie.
Pracował w przedsiębiorstwie budowy elektrowni Energoprzem. Był też kierownikiem budowy cegielni w Zesławicach oraz budynku palmiarni w krakowskim ogrodzie botanicznym. Turaszwili wolny czas poświęcał dwóm pasjom – jeździectwu i muzyce. Był jednym z założycieli reaktywowanego w 1957 roku krakowskiego klubu jazdy konnej, którego był współzałożycielem przed wojną. Oraz śpiewał, jako bas, w amatorskim chórze Hejnał. Zmarł w roku 1977 i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Polacy pamiętają o służących w Wojsku Polskim Gruzinach. 23 maja 2018 roku krakowski skwer u zbiegu ulic Tarłowskiej i Zwierzynieckiej, tuż obok kamienicy, gdzie mieszkał Jerzy Turaszwili z rodziną, został nazwany jego imieniem. Gruzini są nie tylko miło i serdecznie przyjmowani w Polsce i nie tylko goszczą polskich turystów w Gruzji, ale dla nich jest również bardzo ważne mówienie o tej historii, którą w czasach sowieckich skrzętnie zakopywano. Historii ludzi, którzy musieli wyemigrować z powodu inwazji bolszewickiej. Jedną z takich osób był Jerzy Turaszwili. Fakt, że Kraków zdecydował się nadać jedno z miejsc, placów Jerzego Turaszwili, to automatycznie spowodowało, że w Gruzji wzrosło zainteresowanie. Myśmy tutaj rozkolportowali informacje, biografie Jerzego Turaszwili. Ma to ogromne znaczenie również dla Gruzinów. Oni są niezwykle dumni, niezwykle cieszą się z tego, że taki człowiek, który pochodził stąd, którego dalsi członkowie rodziny żyją, noszą takie same nazwiska, pewnie i podobnie wyglądają, że ten człowiek jest tak szanowany przez Polaków, jest to dla nich niezwykle ważne i marzę o tym, żeby z pomocą postaci Jerzego Turaszwili stworzyć kilka ciekawych projektów. I tu na hipodromie wymyśliliśmy z naszymi gruzińskimi przyjaciółmi, którzy zajmują się sportem jeździeckim, że może uda się doprowadzić do organizacji Pucharu Jerzego Turaszwili dla amatorów sportu jeździeckiego. Wiele osób się do tego zapaliło i ja myślę, że to będzie jeszcze jeden moment,
dzięki któremu będziemy mogli rozwijać polsko-gruzińskie relacje i zbliżać nasze narody. Pułkownik Turaszwili to symbol więzi łączących Polaków i Gruzinów. Z przyjaciółmi z Polski planujemy również pojechać do Polski, a oni przyjadą do Gruzji i dzięki temu wymienimy doświadczenia z kultury tej dyscypliny sportu. Jesteśmy dumni z tego, że nasi rodacy, między innymi pułkownik Turaszwili, który służył w polskiej kawalerii, jest wybitnym przedstawicielem tych Gruzinów, którzy swoją pracowitością i działalnością przyczynili się do niepodległości i dobrobytu Polski. წარმოადგენელი იმ ადამიანებისა, რომლებმაც პოლონეთის თავისუფლებას და პოლონეთის დამოუკიდებლობისათვის შეიტანეს თავიანთი წვლილი.